palcach ten we mnie płynie. Królewski majestat we mnie lśni. Tyś mnie, Panie, dzisiaj swą mocą przygarnął. Tyś mnie, Panie, obmył z win. Króluj nam, Chryste. Dzieło intronizacji Jezusa Króla Polski, zapoczątkowane i rozwijane przez lata przez księdza Tadeusza Kiersztyna, z biegiem czasu dorobiło się wielu uzurpatorów. Zresztą, jeśli przyjrzeć się historii wielu ważnych dzieł Bożych, zawsze tak było. Obok jednego prawdziwego dzieła powstawało wiele fałszywek. Po to, żeby zafałszować, ośmieszyć i wybić z prawdziwego toru to jedno prawdziwe. Można rzec śmiało, że jest to świadome dzieło złych duchów. Po to, aby zniszczyć to dzieło i zastąpić je marną podróbką. To samo dzieje się dziś wokół dzieła intronizacji. Wystarczy spojrzeć chronologicznie. Zostaje ono zapoczątkowane i rozwijane przez świętej pamięci księdza Kiersztyna. Ale z czasem, kiedy powstała już symbolika, materiały, odnośna literatura jego autorstwa, jak grzyby po deszczu wyrastają wizjonerzy, głosiciele, którzy nie wnoszą nic nowego, ale odciągają od źródła dzieła. Na pozór mówią wiele dobrego, ale swoim zachowaniem niweczą dzieło intronizacji. Został namalowany obraz Pana Jezusa Króla, który jest niczym innym jak plagiatem oryginału. W dodatku ze zmienioną symboliką. Oryginał natomiast został namalowany przez artystkę, panią Danielę Pocentę, pod ścisłym kierownictwem ojca Tadeusza Kiersztyna. Zobaczmy, co mówią świadkowie, współpracownicy świętej pamięci księdza Tadeusza Kiersztyna, którzy również wnieśli swój wkład w dzieło intronizacji Jezusa Króla Polski. Poznałam ojca Kiersztyna, poznałam przesłania Rozi, bo mam książki Rozalii Celakówny i dowiedziałam się, na czym polega intronizacja Chrystusa Króla. Ale wrócę jeszcze do ojca Kiersztyna. Ojciec Kiersztyn zapragnął mieć, bo miał już figurkę, wyżywioną przez Wojtka Chytrosia, ale zapragnął jeszcze mieć w tym swoim domu pielgrzyma obraz Chrystusa Króla Polski. I poprosił, żebym namalowała. Namalowałam z takim drżeniem serca, co będzie, jak ojciec jak ojciec obejrzy ten obraz, czy mu się podoba. I pamiętam, że tak położyłam na tapczanie ten obraz. Ojciec wbiegł tutaj od razu z drzwi do tego obrazu i natychmiast ukląkł i ciągle powtarzał: niebywałe, niebywałe. Mam już obraz Chrystusa Króla Polski. Bo Jezus chce królować we wszystkich narodach. Bo jest królem i wszechświata, kosmosu, ziemi, wszystkich narodów. I takie jest jego życzenie. I tak jak zaznaczyłem, żeby ludzie odczytali to, że to jest król Polski, to trzeba umieścić odpowiednie znaki. Zaczniemy od korony. Na głowie naszego władcy
Jezusa są cztery orły. Polskie orły z koronami zwieńczone z krzyżem. Są połączone z skrzydłami jako korona zamknięta, czyli pełnia władzy. To jest nasz symbol narodowy. Malachit, który ta kula, która znajduje się tutaj, krzyż, dobrze, świadczy, że to jest ziemia, czyli jest królem wszechświata, czyli królem ziemi też. Jest początkiem i końcem. Mamy tutaj napisane alfa i omega. W figurce jest także tak zaznaczone. Dłonią, którą błogosławił, na tej dłoni znajduje się pierścień królewski. Nawet królowie ziemscy, którzy sprawowali władzę ziemską, nosili także pierścień, to tym bardziej władca, stwórca. Ale że jest to władza duchowa, to w swojej lewej dłoni trzyma berło królewskie i płomień, który tutaj wychodzi z kuli ziemskiej, to jest znak Ducha Świętego. I kula ziemska, która jest otoczona koroną cierniową, bo poprzez koronę cierniową jego życie, cierpienia i śmierć i zmartwychwstanie, my mamy szansę zbawienia i szansę zdobycia tu na ziemi jego królestwa, życia w jego królestwie w pełni, nawet tu na ziemi. Czekamy na to z wielką radością. Ale że wszystko dzieje się poprzez krzyż, ale i idziemy do nieba też poprzez wielką naszą orędowniczkę Maryję, Królową Polski. Maria zawsze była w cieniu. I pięknie jest tu zaznaczone na piersi Jezusa, Króla Polski, znak M. To jest Maryja. Pod spodem jest róża. Róża między innymi ma znak, znaczenie kwiatu królewskiego, Jezusa. Jezusa Króla. Ma też znaczenie maryjne i wiele jeszcze innych. Można się doszukać w różnych źródłach na temat znaczenia róży. Dlatego chciałem to, na to szczególnie zwrócić uwagę, bo niektóre osoby zarzucają, że to jest znak masoński. Nic podobnego, wręcz przeciwnie. Jest to cudowne. Przecież Jezus Maryję, swoją Matkę Ziemską, zawsze nosił w swoim sercu. Na obrazie i na figurce nie może być innych znaków, jeżeli chodzi o to, że jeżeli dokonało się to w naszej ojczyźnie, a jest to Polska, to te symbole są najważniejsze. Nie może być tu serca, nie może być tu promieni, nie może być innych znaków. Jeszcze żył ojciec Tadeusz, kiedy grupa polonijna zgłosiła się tam do Szczyglic z prośbą, czy ja mogłabym dla nich namalować obraz Chrystusa, Króla Polski. Tak się to chwilę zastanowiłam, mówię, no tak, no ważne, no dobrze by było, żeby ta grupa polonijna miała obraz Chrystusa, Króla Polski. Oni zdecydowali, że już mają malarza i on po prostu wykona kopię mego obrazu. Kiedy potem ojciec zobaczył chyba na zdjęciach, bo nie wiem, czy widział ten obraz oryginalny, no to był bardzo zawiedziony, bo się okazało, że obraz nie jest kopią mego obrazu, tylko jest plagiatem mego obrazu. Obraz jest bardzo mocno wzorowany na moim obrazie ze Szczyglic. Jest ta sama korona, ten sam wzór na szacie, ten sam układ rąk, ale domalowane są jakieś promienie wychodzące od serca.
troszkę inne tło. I to jest takie połączenie, powiedziałabym, takie trzy w jednym. I wzięte z symboliki Miłosierdzia Bożego i wzięte z symboli Serca Jezusowego i Króla Polski. Więc no, tak się nie powinno robić, bo to jest, powiedziałabym, po prostu nieuczciwe. Ksiądz Kiersztyn otrzymał telefon z Polonii Amerykańskiej z zapytaniem, czy można stworzyć kopię obrazu Jezusa Króla Polski. Oryginał został namalowany przez panią Danielę Pocentę. No, pomysł bardzo fajny, jak najbardziej, niech obraz idzie w świat. Tylko nikt się nie spodziewał tego, co tak naprawdę się wydarzy. Została namalowana nie kopia, lecz plagiat, który wygląda w taki sposób. Tutaj obok mnie jest oryginał, więc bez problemu można stwierdzić, że obrazy są bardzo podobne. Problem polega na tym, że ten obraz jest autorstwa pani Danieli Pocenty, a to jest namalowany plagiat. Mało tego, że zostały zmienione rysy twarzy, kolorystyka, symbolika, zostały wymieszane kulty, domalowane promienie Miłosierdzia Bożego, gdzie nie powinno mieszać się dwóch kultów ze sobą w malarstwie i w symbolice. To jeszcze, no, nazwijmy tutaj rzeczy po imieniu. Obraz jest plagiatem. Przypisał sobie autorstwo zupełnie inny malarz. Czyli nie jest to zrobione na zasadzie kopii czyjegoś obrazu. I nie chcę tu oceniać, ale chciałabym zadać zasadnicze pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać. Czy jeżeli ktoś tworzy dzieło Boże, a działa na płaszczyźnie kłamstwa i kradzieży, czy w tym dziele będzie uczestniczył Duch Boży i działał poprzez to dzieło? Bo bez wątpienia ten obraz, który powstał, nie jest stworzony w Duchu Bożym i Duchu Prawdy. Musimy tutaj wyjaśnić sobie jedną rzecz i konkretnie rozróżnić kwestię cech osoby, a tego, kim dana osoba jest. Bo w momencie, kiedy mówimy o kulcie serca Pana Jezusa, mówimy o miłości Boga do człowieka. Czyli jest to pewien przymiot Boży, pewna cecha Boga jako osoby. Jeżeli mówimy o miłosierdziu Bożym, to też mówimy o tym, jaki On jest. Jaki jest Bóg. Natomiast w przypadku dzieła intronizacji Jezusa Króla Polski skupiamy się na tym, kim On jest. On jest władcą, królem. I teologicznie niepoprawne jest mieszanie ze sobą kultów. Musimy rozdzielić to, czym są cechy, czyli przymioty Boże. Święta Faustyna mówi, że właśnie Boga nie da się poznać, ale poznajemy Go w Jego przymiotach, prawda? Którym jest miłość, miłosierdzie. I poznajemy Go poprzez Jego przymioty, jakim On jest. Ale to, kim jest, jaką osobą jest, to jest zupełnie oddzielna sprawa. I tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli na chronologię historyczną, Pan Bóg przychodzi na świat w osobie Jezusa Chrystusa, zbawia świat, dokonuje dzieła zbawienia na drzewie krzyża. Następnie objawia się świętej Małgorzacie Marii Alacoque, objawia jej swoją miłość do ludzkości. Ona przekazuje to orędzie światu. Pokazuje się jako ten miłosierny król. A później pokazuje przez Rozarię Celagówną, kim jest. I mówi, jestem taki i jestem królem. Po prostu mnie uznaj. I tylko tego chce Pan Bóg, żeby go uznać, jego godność królewską. I to nie jest jakaś fikcja. To nie jego serce będzie panować.
to nie Jego miłosierdzie będzie panować. On jest kochający i jest miłosierny, ale panować będzie On. I to jest pewna rzeczywistość, która dotyka naszego narodu, która dotyka świata. Ale wszystko jest warunkowe. Albo Pana Boga uznamy, albo Go odrzucimy. Ale jeżeli Go odrzucimy, jest to równoznaczne z odrzuceniem człowieka przez Boga. Ja myślę, że człowiek, który podpisał się pod tym obrazem, powinien Panią Danielę Pocentę, autorkę, przeprosić. To nie chodzi tutaj o człowieka, o to, żeby sobie przypisywać autorstwo. Dlatego też ksiądz Kierczyn zgodził się na zrobienie kopii, bo to nie chodziło o trzymanie w garści wizerunku, że ja jestem autorem. Chodziło o to, żeby poszło do ludzi i ktoś perfidnie to wykorzystał. I teraz widzimy, że na płaszczyźnie jakiejkolwiek działalności górę bierze kłamstwo. Jednakże nadzieja nie pozwala zwątpić w to, że jednak prawda zwycięży. Środowiska polonijne wierzę głęboko w to, że wprowadziły w duży błąd księdza arcybiskupa Dzięgę, który, jak widzimy na zdjęciu, są to zdjęcia zaczerpnięte z internetu, które były robione podczas uroczystości, wydrukowałam je sobie, nie dowierzając temu, co widzę, kiedy znam wydarzenia sprzed 10 lat. Po prostu aż ciężko mi uwierzyć, bo ja bałabym się stanąć przed Bogiem, gdybym zrobiła coś takiego. Ale tak jak mówiłam wcześniej, został wciągnięty w to ksiądz arcybiskup Dzięga, który może nawet nie ma świadomości, że poświęca owoc kłamstwa i kradzieży. Zdecydowałam, że napiszę list do arcybiskupa Dzięgi. Znałam go jeszcze jako pracownika kurii, zanim został biskupem. Pisałam do niego listy, przekazując mu materiały o intronizacji. I tym razem zapytałam swojego spowiednika, co mam zrobić. Spowiednik powiedział: napisz koniecznie, a co oni z tym dalej zrobią, to ich sprawa. Napisałam ten list i przeczytam fragmenty tego listu. List jest z dnia 12 lipca 2021 roku. Jak zaznaczam fragmenty. Drogi arcypasterzu, dostałam kilka MMS-ów z uroczystości ustanowienia pierwszego w Polsce sanktuarium Jezusa Króla Polski. Byłabym bardzo szczęśliwa, że takie sanktuarium powstało, gdyby nie moje zdziwienie połączone z pytaniem. Jak to się stało, że moje obrazy Jezusa Króla Polski są niezgodne z nauką Kościoła, a plagiat mego obrazu zasłużył na wyróżnienie i jest uznany za wysokie klasy dzieło artystyczne. Proszę nie zrozumieć, jakobym chciała, by to mój obraz zawisł w tym sanktuarium. Nie o to mi chodzi. Będę się cieszyła, kiedy powstanie wiele obrazów Jezusa Króla Polski. Ale nie można przerabiać obrazów namalowanych przez kogoś innego. Nie można też na jednym obrazie mieszać kilku kultów. I obraz Polonii Amerykańskiej miał być kopią mego obrazu. Tymczasem stał się plagiatem. Jest plagiatem. Moje obrazy były malowane pod kierunkiem ojca Tadeusza Kersztyna. Wszystkich nas obowiązuje prawda i uczciwość, a tym bardziej ludzi wierzących.
a w działaniu Polonii Amerykańskiej widzę jednak wielką nieuczciwość. I to bardzo boli. Polecam księdza arcybiskupa, Panu Bogu i Najświętszej Maryi Pannie. Tym razem czekam na krótką odpowiedź. Na razie do tej pory tej odpowiedzi nie otrzymałam. Czekam cierpliwie dalej. Królewska krew leczy rany. Królewska władza obala zło. Śpij, Panie, dzisiaj przeciągaj dany. Byś mnie wyrwał z piekielnych śpiew.